do Lizy starej, tak pięknej wioski, przyjeżdżał w niedzielę obław marynkowski. Tadeusz czarny i Tadek biały, Zisiu niezdarny i Heniuś mały. Tadzio Adolow do swojej kochanki przyjeżdżał motorem do Łukaszowej damki. Gdy słońce zajdzie późnym wieczorem, to on ją po wsi woził motorem. Proszę teraz mi opowiedzieć o świetlicy wiejskiej, o budowie. No bo starać po wojnie było bardzo dużo młodzieży w Lizie i młodzież zorganizowana, chcieli mieć swoją świetlicę i budowali to czynem społecznym, no wiesz, była biedna, składali się tam sosny, kto miał, to dawał za darmo i młodzież bardzo dużo robili takich, taki teatrzyk zorganizowali, wiejski. I ten mój tata, Lewicki Mieczysław, był całym reżyserem, taki człowiek po podstawówce, nawet niepełnej, ale bardzo tą młodzieżą lubił i zachęcał ich i w tym czynie społecznym budowali. Przeplatali słomą i gliną, maczaną w glinie i z tego wybudowali klub, który dotąd jeszcze stoi. Proszę powiedzieć, jak długo pan prowadził ten punkt biblioteczny? Bibliotekę prowadzę to już tak 20 lat na pewno. Przejąłem od Baranowski i tak cały czas tutaj prowadzę. Ludzi miał pan zapisany w kartach? Zapisanych mam ponad 30 czytelników, a stałych to 15. Mniej więcej 5-6 lat już nie prowadzę, bo nikt się nie interesuje. W roku będziemy obchodzić 20-lecie święty w maju, a wcześniej to była kaplica w takim prywatnym domu ustawiona, zakupiona przez mieszkańców wsi Liza Stara od Bogusza Zygmunta po sesji i wcześniej tam się odprawiały mszy i były katechezy prowadzone. A później już tutaj z ofiar w czynnych społecznych miejscowa ludność się składała ofiary. Wybrano komitet budowy i po staraniu księdza proboszcza Hieronima Jaworowskiego zostały wszczęte budowa właśnie tej nowej świątyni. Do Lizy starej, tak pięknej wioski, przyjeżdżał w niedzielę obław marynkowski. Tadeusz czarny i Tadek biały, Zisiu niezdarny i Heniuś mały. Tadzio Adolow do swojej kochanki przyjeżdżał motorem do Łukaszowej damki.
Gdy słońce zajdzie późnym wieczorem, to nią po wsi woził motorem.